Bardzo sobie zamówiłem tę grę na PS1. Taki spóźniony unboxing jest nad. U mnie jest był wymieniany na brę. Nie miałem tak czasu nagrać tego unboxinga. Taki spóźniony będzie. Którą grę sobie sam mówiłem przez Allegro. Duke Nukem Ultimate Kill. I kiedyś tą gierkę grałem na symulacji, sobie grałem 4 razy i sobie chcę na pudełku sobie tą gierkę kupić. Więc nawet te ceny tak zostawię sobie na razie. Fajny tytuł i świetny nawet jest ta gra. Się cofa się w czasie bez terenu, samko w Izym. Nie na to, jak się dzieje. I tak nosłem kiedyś po latach tak dalej. Nawet. I za tą ile gradałem? 49 zł za tą gradałem. Akurat była bardzo dobra cena. Czemu nie przyniosę to kończone? Tego już tyle tu kenukeny. Już tak są od 7 kosztuje do 100 nad. Jeszcze nie do 115 kosztował, ale obniżył cenę. Ten przystawca do 100 nad. On obniżył akurat, albo do 90 zł. On obniżył, co drogo jest. I obniżył tak, żeby było tańsza gra. Za tą grę wyrwało, tak bym zamawiał za 75 zł. Bym tak zamówił, ale zamówiłem za 75. Tamte pudełko było tak tu porozwalane i te zawiasy na tak samo tak były porozwalane. I tutaj nie ma rozwalonych zawiasów. Zobaczymy instrukcję. To jest fajna gierka nawet. Tutaj jest drukowanymi okładka. Zobaczcie sami. Drukowana jest. A jest taka prawdziwa. Jest ta drukowana? Nie, to zmienię okładki. Tam płyty zobaczymy. Tutaj w trzech miejscach, tutaj są dwa, są duszelski i tutaj też tak, dwa razy są duszelski, tutaj tak przeleciała płyta i tak są ryski, niesamowicie, po prostu płyta wypadła, tak przerysowała, tutaj są takie średnie ryski, tu tak przejechano było. Tak na stan, można powiedzieć, na 3 z plusem będzie. Akurat opłaciło się kupić tą kierkę. I polecam ten tytuł do ogrania. Jak ktoś nie ma, musi mieć to w kolekcji, tą kierkę. Tyle. Tyle mam do powiedzenia i powiedziałem wam. I do widzenia.